Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Path. Ja jestem Juno. Okej, więc jako, że tak sobie podzieliłam to, co było z Ruby, no to możemy spróbować jeszcze zajrzeć jedną postacią do domku babci. I tak zastanawiam się, którą by z nich tutaj wybrać. A może Ginger? Ona wydaje mi się taka jakaś dziwaczna, może trochę. I dobra, nie będziemy oglądać. Czego nie będziemy ludziska oglądać? Tego, jak się powoli ładuje, wczytuje ten ekran. Oj, jejku. Pomijmy to. No i cóż. Ona jest też dość ciekawie wygląda. Zobaczcie, ona nie ma butów, jest bosa. Te paski jakieś, piórka zatknięte. O, może ptaszka pogonić? A, nie może. A tamte mogły. No trudno. I cóż, ona mi się kojarzy z tą, jak ona się nazywała? Matilda? Z Leona Zawodowca. Nie wiem dlaczego, jakoś tak. Tak moje myśli poszły w tym kierunku. Nie, no ona jest też dość specyficzna. I w zasadzie zobaczmy, co ona mówi o tych przedmiotach poszczególnych. Założę się, że uda mi się spowodować jej wybuch. No na pewno, grunt to wielkie ambicje. A co buciorze powiesz? Mogłabym w nim trzymać moje, co? Kamyki? Aha, okej. Nie wiem, no, każdy ma jakieś zainteresowania. Można zbierać także kamyki. A co, o wózku coś nam powiesz? Czy tak niechętnie? Nie. O dyni? Też nie. Ale tutaj pokazuje nam chyba, co który przedmiot odblokował. Albo co dodał do domku. Co? Chyba w tym stanie nie jest już jadalny. Co? Aha, gołąbków ci się dziewczyną zachciało. Dobra. Co? Po tym babcia znów będzie śpiewać. Ha. No okej. Okay. Mówiłam, że to jakaś naleweczka. A co z chlebkiem? O chlebku nic nie chce dziewczynka powiedzieć. No dobra, a dwugłowy miś może? Witaj, mały misiu. Możesz być moim pomocnikiem. W czym? W zbrodni? To może lepiej poprośmy Leona. Ale lepiej tego z Resident Evil wolałabym mieć pod ręką niż zawodowca. O, znowu te ptaszysko nam nie daje spokoju. Dynia. A nie wiem. A biegnijmy sobie gdzieś. Gdzieś. Do domku babci konkretniej. Nie no, wiem. Teraz to za elokwentna na pewno nie jestem, ale to nawet jakoś trudno komentować. Jezu, to troszeczkę trwa. Wiecie, może po prostu znowu włączę nagrywanie, jak będę w domku. O. Ano, jestem już coraz bliżej. To nie trzasnęła drzwiami. To miłe z jej strony i w ogóle miła muzyka taka przygrywa. Ciekawe, jak ten domek będzie teraz wyglądał. W głowie miś i tak siedzi na fotelu. To chyba nie jest zbyt normalna zabawka. Mogli dać, że na przykład jak się nie spotka wilka, to w domu jest normalny miś z jedną głową. Myślę, że to byłoby o wiele lepsze wyjście, bo tak to mam wrażenie, że coś tu jest nie halo mimo wszystko. Więc no nie wiem, idziemy po prostu przed siebie dalej, a co nam szkodzi? Idziemy, idziemy. Więcej tych łbów i lenich niestety zaobserwowałam. No ale kto by się jakimiś tam przejmował?
Na pewno nie Ginger, która pomyślała o zjedzeniu martwego ptaka. Może jeszcze doprawionym imbirem, co? O, wilk znowu się przemieścił. Teraz już jestem tego pewna. I zobaczcie, że zmieniają się portrety dziewczynek nad łóżkiem babci. Czyli można założyć, że one nie są siostrami, a może różnymi osobowościami jednej dziewczynki? Cholera wie tak naprawdę. No tak, tak, porażka. My wiemy, że to jest nasza porażka wielka i straszliwa. A że mamy jeszcze dużo czasu, dobra, wracajmy do lasu. Co nam szkodzi? Dobra, to wrócę do was, jak już zejdę ze ścieżki. Okej, już jestem. I biegniemy sprawdzić, czy na cmentarzu jest coś, z czym mogę w jakąś interakcję wejść. O, tutaj jest murek. Ciekawe, czy mogę coś z murem zrobić. O, proszę bardzo, graffiti. Znowu Pocahontas sobie tam w tle tańczy. O, świetnie, odblokowałam jakąś lodówkę, tak, w domu babci. Świetnie. Mogą być z siebie dumna. Kolejne arcydzieło, Ginger. A jak? Trzeba być kreatywną. Co ty tam nam mazgrałaś, co? O, coś podniosła. Coś trzyma w dłoni. Jakieś kółko. Dobra, możesz wejść. O, co ona robi? O co z tym chodzi? To jest dziwne. Dobra, jest wanna. Możesz coś... Aha, ona nie może nic z wanną zrobić. Dobra, olejemy tą dziwną dziewczynkę. Nie wiem, ona jest może jakimś duszkiem tego lasu? Nie wiem. I pytanie za 100 punktów. Czy drzewo na wzgórzu? Trzeba to sprawdzić. O, no właśnie. Czyli mogę coś z drzewem zrobić. No sobie zobaczymy po prostu. Tylko, kurde, męczy mnie, że w pewnych miejscach one strasznie zwalniają i nie da się biegać. No, ja wiem, że to może troszeczkę rozwala klimat, ale nic na to nie poradzę. Ej, żeby tylko tam nie... Nie, zostaw mnie! Nie chcę wracać na ścieżkę ani do babci grzecznie. Nie, ja chcę na drzewo przy cmentarzu. Bardzo podoba mi się cmentarne drzewo. Chcę na nie wejść. O! Świetnie. Czyli marzenia się spełniają. Wow, odblokowałam łóżko? Albo babci jedno nie wystarczy? Mali są szybcy, widać mnie, a teraz nie widać. Nie, sorry, ale na takim łysym drzewie zawsze ci widać. Dobra, uciekajmy z cmentarza, bo wątpię, że jak dali nam łaskawie drzewo z możliwością zrobienia czegoś, to że mamy tutaj jeszcze coś do zrobienia. Szukajmy może innych rzeczy, czegoś w lesie, nie wiem. No, zacięła się na ogrodzeniu, świetnie. Dobra, tam coś się błyszczy i lśni, ale tam też coś widzę. Dobra, to najpierw pójdziemy tam. Może zgarniemy ten kwiatek. O, wreszcie przyspieszyła. Czuję, że to przyspieszenie uratuje ten odcinek. Chociaż nie wiem... Nie wiem, jak dzielić te odcinki tak naprawdę. To jest troszeczkę męczące, że jakoś nie idzie tego podzielić dobrze. Dobra, widzę ogrodzenie. Mogę z nim coś zrobić? No, Ginger, działaj. No bo widzę, że wyświetla się ogrodzenie jako coś, z czym mogą wejść w interakcję. Aha. Czyli po prostu przeszła sobie pod nim.
fajne. Nie powstrzymacie mnie. Nigdy nie potrafię siedzieć w spokoju. No, to już zauważyliśmy. O, tutaj chyba coś leży. Co to jest? Wow, strzykawka. A, to jest dziwna rzecz. To może być interesujący dodatek do mojego tajnego laboratorium. Ej, tak w ogóle wcześniej zainteresowałam się ogrodzeniem najpierw i przez to zniknął mi kwiatek. Czyli to, jak one się pojawiają, jest dość rotacyjne. Nie wprawia mnie to w dobry nastrój, bo już jak jakiś wypatrzę, to mi zaraz znika, nie? Tam jest jakaś światłość. Pewne rzeczy widzą, że mi się na mapie zaznaczają, to też dobrze wiedzieć. Jakaś polana. Tylko czy na polanie coś będzie? Tam oprócz stracha na wróble w ogóle nie kojarzę, by coś było, więc... Nie będą tam nawet łazić sobie czasu na to tracić. Oj, jejku. Ale jakiś przedmiot by się chciało znaleźć, a nie tak od razu do wilka iść. Nie pamiętam, co było jej wilkiem, ani nawet w jakim miejscu to było. Więc jedyne, co mnie prowadzi, to te znaczniki na mapie. Powinnam może odbić gdzieś zupełnie w lewo. O, tam jest kwiatek. Jest kwiatek, moi drodzy. Oby ten nie zniknął. Ciekawe, co mi da ten kwiatek. Może nic mi nie da, bo chyba zniknął. A nie, jest. Zniknął chwilowo. Rozumiem. I... O, tam jest kolejny. Biegniemy po kolejny kwiatek. Tylko jak kwiatki nakierują mnie na wilka, to gra dostanie ode mnie piernicz. Nie wiem, co... O, i tam jest kolejny. Kurde, idziemy po jakimś kwiatkowym szlaku. No dobra, nie mam nic przeciwko. O ile mają mnie doprowadzić do czegoś konkretnego, to jestem jak najbardziej za. Wiecie... Nie wiem tak naprawdę, jakby tutaj urozmaicić tę serię, czy... O, pajęczyna. Fajnie. Tylko, że ja jej nie widzę tak trochę. No dobrze, Ginger to... Jest pajęczyna, ale fajne. No i co? Zrobisz coś z tą pajęczyną? Ona nawet nie raczy jej skomentować. Wow, może się zaplątać w pajęczynę. Okej. To było dość dziwne. Jest gramofon jakiś. I co z gramofonem? Tyle tylko, że płytę podniosła? No cóż. Gdybym... rzuciła ją z wiatrem. Założą się, że poleciałaby naprawdę daleko. No, ja nie byłabym tego taka pewna. Nie wiem, biegnijmy dalej przed siebie. Co nam szkodzi? Może znajdziemy... Tam jest ta łapa. Duże łapki też jakieś się zaczęły pojawiać. Wow, robi się coraz bardziej burzowo. I czuję, że jesteśmy coraz bliżej wilka. Coś zaświtało. Chyba gdzieś tutaj. Nie wiem tylko co. Ale kto by się tam czymś takim przejmował? Biegniemy i tyle. Nie no, tutaj znowu jest to ogrodzenie. O, i ja się kręcę w kółko. Chociaż... Jakiś domek tam jest. Dobra, to do domku może zajdziemy. A później już do wilka, bo patrzę, kończy się czas... O,
stosunkowy. Okej, okay, klamoty w chacie. Bierzemy to, rozpalmy ogień. Towarzysze, zostajemy na noc. Naprawdę? Nie. Nie podoba mi się coś takiego. O nie, znowu jest ta. Pocahontas. Zawsze są jakieś drzwi, a drzwi mogą być albo zamknięte, albo otwarte. O tak, to jest mądrość życiowa, nie ma co. O tym decyduję ja. A, no to chyba, że puenta mi się podoba. Dobra, to wilk jest tam. Widzą to po łapce na górze ekranu. I tak w ogóle wcześniej wyświetliła mi się Carmen, czyli zakładam, że wilk Carmen będzie gdzieś tam przy tym domku, albo ona może coś zrobić przy tym. Dobra, to może dobiegnę do tego miejsca i włączę nagrywanie już przy wilku. O, nie musiałam tego robić, bo zanim zdążyłam dokończyć zdanie, wydaje mi się... że trafiłam tutaj. O, czyli to jest jednak to miejsce ze strachem na wróble i jest dziewczynka. Co gdybym biegała szybko w kółko, mogłabym stworzyć kilka kręgów kwiatowych. Kwiatowych albo w polu kukurydzy, jak UFO, co? Ej, ale to nie jest ta dziewczynka chyba, która prowadzi nas do ścieżki. Zobaczcie, ona ma czerwoną sukienkę, a nie białą. Jako że biały jest kolorem niewinności, a czerwony raczej... raczej cholera wie czego. O, zebrała coś przy okazji. Ta dziewczynka wygląda mi na wilka. O, jakiś napis. Gdybym usunęła te kwiaty, nikt nie mógłby już tutaj ukryć. Moje oko widzi wszystko daleko. Aha. Zobaczcie, ta dziewczynka spierdziela od nas. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Ona jest dziwna. A kurde, jest ta druga. No, wiecie co? Nie podoba mi się to. Naprawdę. Ja nie mogę wejść w interakcję z tą. Coś się spieprzyło, czy co? O, znowu coś podniosła. Czyżby kolejny kwiatek? Nie wiem, co się dzieje. Dlaczego ona ode mnie ucieka? Nie, no nie rozumiem tego. Dobra, teraz już nic nie klikam. Zostawiam je. Okej, okay, grają w łapki. Świetnie. To dziwne. I co, długo to tak będzie trwało? Aha. Strzeliła focha i zamieniła się w motyle, tak? O nie, zachodzi nas od tyłu i ukręci nam łeb. Tak? Nie? Ale to się robi dziwne. Nie wiem, jak nie będzie się nic działo, to po prostu wam to wytnę. Kliknęłam po prostu coś i nagle zaczęły się ganiać. Aha, czyli po prostu chyba mi się to bugowało trochę. Ale nie wiem, do czego nas to wszystko zaprowadzi. Porany. Ej, to jest upiorne. Światło zasłoniło nam to, co tam się dzieje. To dość dziwne. Okej, ale... los jest nieuchronny i znowu lądujemy w stanie bardzo, bardzo kiepskim. Koło domku babci. No świetnie. I ona też wlecze się w stanie fatalnym.
Dobra, to wyłączę nagrywanie i wracam już w domku. Okej. Dziwne dźwięki towarzyszą wejściu do domu babci. I to wygląda jak z klątwy jakiejś. Zobaczcie, wszystko jest w jakichś czarnych kreskach, kudłach. I tak naprawdę nie wiem, czy to błędy graficzne, czy to odniesienia do klątwy. Fajnie. Może właśnie nie bardzo. Muzyka znowu jest taka inna. Jakaś klątwa, nie klątwa, te kratkowane podłogi kojarzą mi się raczej z alternatywnym Silent Hill niż z czymkolwiek innym. Chociaż to pewnie bardziej odniesienie do tego, że ona tam była, czołgała się przy tych siatkach i wszystkim takim. Jakieś, no, jak typowe takie trochę starsze dziecko, a to pod łóżko sobie wejdzie, a to coś tam, Boże, co tam jest? Ależ to. A nie, to tylko jakieś zabawki, żołnierzyki czy coś. Dobra, ja już się zaczęłam trochę bać. Szkielet? Może dinozaur, a nie na przykład biedne zwierzątko, które zamordowała, czy coś w tym deseń. Dobra, tutaj plac zabaw. Oj, dziwne, to jest dziwne. Wyjątkowo twórców poniosła tutaj wyobraźnia. Ojej, tam coś dziwnego leży. O, buciór. Tu co, domki, garaże? Nie wiem nawet, co to może być. Pomysłu nie mam, czy to materace. To wszystko tak właściwie wygląda. Jest takie jakieś zamglone. Tak kolor rzutuje na to, że właściwie nawet nie wiem, na co patrzę. I to jest dość upiorne. I tak patrzę na czas też odcinka. Nie wiem, jak te odcinki dzielić tak naprawdę. Jestem wielce niezdecydowana co do wszystkiego. Wow. Jakieś pióra wirujące. Ależ to wygląda. No ale koniec. Właściwie zawsze mniej więcej wygląda tak samo. No bo w sumie koniec nas wszystkich zawsze. W zasadzie jest ten sam, prawda? Milutko sukces, powiedzmy. Zakładając, że śmierć jest sukcesem, no powiem, że odważnie twórcy tej gry zadecydowali. No ale dobra, w takim razie to już koniec na razie, więc dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!